Nominowanych w kategorii Perły Mazowsza z gminy Tarczyn. A w gminie Tarczyn nominowani są Tarczyńskie Dni Retro imienia Mieczysława Foga. To impreza, która odbywa się 26 i 27 września ubiegłego roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarczynie. Usłyszeliśmy wtedy i zobaczyliśmy m.in. konkurs wokalny piosenek, koncert chóru z Tarczyna, spektakl muzyczny Zimińska, Ordonka i Fog oraz koncert zespołu Voice Band z solistką Sonią Bohosiewicz. Obejrzeliśmy również pokaz starych samochodów, retro kawiarenkę z potańcówką, pokazy przedwojennych filmów oraz ceremonię nadania sali widowiskowej, w której się teraz znajdujemy, imienia Mieczysława Foga. Drugą nominację uzyskuje Tarczyn Półmaraton 2015. Jedna z największych imprez w regionie o charakterze międzynarodowym, mająca na celu popularyzację biegania jako najprostszej formy ruchu. Promocja Tarczyna, promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców gminy Tarczyn to profesjonalne, zorganizowane zawody dla dzieci, młodzieży i dorosłych, będące idealną okazją do aktywnego relaksu. Wzmacnia więzi rodzinne. Bieg odbywa się cyklicznie od 5 lat, zawsze w drugą niedzielę września. I trzeci nominowany to Świętochów Village Circuit Rock Race, wyścigi samochodów osobowych. To miejsce, gdzie każdy może w kontrolowanych warunkach, choć przez chwilę być kierowcą rajdowym czy wyścigowym, poznawać granice samochodu i swoich możliwości, uczyć się nowych rzeczy, pogłębiając swoje umiejętności. Jeżeli kiedykolwiek marzyłeś o posiadaniu przewagi nad toną stali po ślizgach kontrolowanych czy pokonywaniu własnych rekordów oraz walce o setne sekundy, odwiedź Świętochów Village Circuit Rock Race. Szanowni Państwo, to wręczenie statuetki Perły Mazowsza w gminie Tarczyn. Proszę Panią Burmistrz Barbarę Galicz. Zapraszamy. Serdecznie zapraszamy Panią Burmistrz. Szanowni Państwo, ja miałam już okazję powitać wszystkich Państwa na dzisiejszej uroczystości, natomiast nie miałam okazji powiedzieć króciuteńko o naszej gminie, która jest bardzo malowniczą gminą, bardzo dobrze usytuowaną, mającą wiele walorów. Między innymi jest to gmina rolnicza-sadownicza, gdzie mamy załączone nasze owoce, które królują na stołach europejskich. Ale też również kładziemy nacisk na zdrowie, odżywianie, ale nie tylko. Tak jak powiedział Pan Minister, że w zdrowym ciele zdrowy duch, propagujemy właśnie sport. I od kilku lat nasi mieszkańcy, jak również goście z kraju, jak i z zagranicy, biorą udział w tym półmaratonie. Bardzo cieszę się, że moi mieszkańcy właśnie zagłosowali na półmaraton. Świadczy to o tym, że wszyscy chcą być zdrowi, zdrowo się odżywiać, ale i uprawiać sport. Dlatego też bardzo gorąco gratuluję panu dyrektorowi Andrzejowi Latkowskiemu, prosimy tutaj, który jest dyrektorem i organizatorem półmaratonu tarczyńskiego. Bardzo się cieszę, że mogę wręczyć mu perłę właśnie z tej też okazji. Dobry wieczór Państwu. Dziękuję w imieniu własnym oraz wszystkich osób zaangażowanych w ten projekt za to wspaniałe wyróżnienie. Dziękuję również Pani Burmistrz Barbarze Galicz za to, że mi zaufała i powierzyła mi zorganizować ten półmaraton. Było to dla mnie wspaniałe doświadczenie i przygoda, za które bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy i gratulujemy. I przy okazji zapraszam na kolejną audycję, która odbędzie się już 11 września. Jest 7 miesięcy, więc wszyscy możemy wziąć w niej udział. Tylko 21 km. Dziękuję, życzę miłego wieczoru. Dziękujemy bardzo.